Cześć, tu Chris. Dzisiaj Wam pokażę, jak prawidłowo zamontować kartę graficzną w slocie PCI Express. Mam już otwartą obudowę, mam też kartę graficzną. To jest karta, która zajmuje dwa sloty z tyłu obudowy. A więc dobra, wkładamy kartę, robimy odpowiednie miejsce oczywiście, wkładamy kartę. Powoli dociskamy w slot PCI Express. Tutaj trzeba poczekać chwilkę, aż taki guzik strzeli. Przy końcu on znajduje się tutaj przy końcu slotu PCI Express. Karta została włożona, zamontowana prawidłowo. Teraz musimy podłączyć do karty zasilanie. Moja karta graficzna ma zasilanie na 6 wejść, 6 pinów, czyli szukamy kabelka w naszym komputerze, który ma 6 pinów, tak jak ten, i montujemy do gniazda w karcie graficznej. Tutaj się nie da pomylić, bo tylko w jeden sposób można włożyć tą wtyczkę do naszej karty, nie da się tego pomylić. Jest to zasilanie karty graficznej. Nowsze karty potrzebują właśnie takiego dodatkowego zasilania, bo płyta główna nie jest w stanie ich obsłużyć. Następnie przykręcamy naszą kartę graficzną śrubką do obudowy. To już na zewnątrz się robi. Przykręcamy naszą kartę graficzną na zewnątrz. Możemy delikatnie jeszcze podnieść. Karta się trzyma prawidłowo, będzie działać po włączeniu komputera.